Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. I dzisiaj nietypowe miejsce, nietypowa sceneria, bo wyjechałam. Matka sama w podróży, słuchajcie, jechałam pierwszy raz od 7 lat pociągiem, tak więc naprawdę nie lada przedsięwzięcie. A to za sprawą jednej osóbki i już wam pokazuję, kto to jest. Dzień dobry, witajcie kochani. Kto poznaje? Angelika z kanału, oczywiście Angelika nie dbała, tutaj wam przepięknie wszystko wyjedzie na miarę na Angelikę. I tak, Angelika mnie zaprosiła, zapraszała mnie już ponad pół roku. My się umawiałyśmy, po prostu nie mogłyśmy się w końcu zgrać ale tak. Bardzo dobrze, bo to też wyszło w sumie tak na spontanie, nie? Więc takie spotkania są najlepsze. Dokładnie, jest przerwa u nas w żniwach, dodatkowo też troszkę deszczu, tak więc no trzeba było wykorzystać ten weekend. A jakże? Tak, moja mama ma urlop, więc na dusie było gdzie sprzedać. Także bez problemu, tak. Wszystko sprzyjało, więc tak, nastawiamy się, słuchajcie, na pogaduchy, na troszeczkę zwiedzania. Tak, tak, przy okazji. Przecież przy okazji, no, co prawda Arletka będzie krótko, ale... Tak. Ale damy radę. Wszystkiego, że tak powiem, po troszeczku. Dokładnie. Tak, żeby miała bardziej niedosyt, żeby kolejny raz nie przyjechała. Tak, żeby szybko mnie tutaj ciągnęło, tak dokładnie. I moi drodzy, ten vlog na pewno będzie łączony, ponieważ no nie wyobrażam sobie nagrywać cały dzień, tak, gdyż my po prostu nam się buzie nie zamykają. I wiecie co, tak naprawdę teraz jest godzina... Coś mi się poprzestawia. 14, 15 dochodzi. Teraz jest prawie 15, a ja dopiero wyjęłam kamerę. Od 4:30 jestem na nogach, moi drodzy, tak więc no, tak, tak, ale daję radę i słuchajcie, mam taką energię w sobie, chcę tyle zobaczyć, chcę tyle z Angeliką pogadać, że naprawdę na pewno dzisiaj szybko nie pójdziemy spać. Tak, powiem wam szczerze, że właśnie zapytałam Arletkę, jak jej się podoba Warszawa, to ona po prostu jak małe dziecko tak. Wszystko tak chłonęła. Bardzo, bardzo lubię takie osoby, które są ciekawe, które lubią jakby zwiedzać, ale może nie tyle zwiedzać, co są ciekawe miejsca, historii, gdzieś tam jechałyśmy, tak, jechałyśmy tramwajem, to Arletka, a gdzie tu jesteśmy? A to już jest centrum, a to jest, nie wiem, Śródmieście, a to czy jeszcze to Żoliborz, a to... Także powiem wam szczerze, naprawdę w punkt osoba do oprowadzania po Warszawie. Tak, i nie tylko, ja naprawdę chłonę, a w Warszawie jestem dopiero drugi raz w życiu, wtedy pierwszy raz tak. Też byłam w zasadzie, pierwszy raz w życiu i u Angeliki również, ale no, nie zwiedziłyśmy za wiele, tak więc... Także wszystko przed nami, kochani, i miejmy nadzieję, że będzie to bardzo udany wyjazd. Głównie tutaj dla Arlety. Ja oczywiście też nagrywam u siebie vloga, więc jak najbardziej zapraszam was do siebie na kanał. U Angeliki będą inne treści. Angelika złapała mnie bez makijażu, nieogarniętą w pociągu, więc tam naprawdę... Zobaczymy, czy jeszcze to w ogóle pokażę. Na bank, na bank. Ja sobie będę miała zgodę, nie ma problemu. Dobra, pijemy nasze soczki. To na razie. Still uncaught by surprise. Oh. I thought you'd always be mine. Oh, yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, down, down. Kochani, Angelika jest naprawdę niesamowitym przewodnikiem. Zwiedziłyśmy Nowy Świat, krakowskie przedmieście, Stare Miasto, a teraz wylądowałyśmy w centrum, ale słuchajcie, nie mogę się napatrzeć, nie mogę się nadziwić, jak to wszystko pięknie tutaj wygląda. Także bardzo się cieszę, że Angelika jest ze mną, bo wiele mi opowiada, wiele ciekawostek, także cały czas dowiaduję się czegoś nowego. Pięknie jest. Teraz słonko zaszło, to jest troszeczkę łagodniej, ale naprawdę upał dzisiaj Już jesteśmy u Angeliki w mieszkaniu. Zrobiliśmy sobie dzisiaj naprawdę solidny spacer. Naprawdę wiele udało mi się zobaczyć, wiele udało mi się zwiedzić. Warszawa jest naprawdę przepięknym miastem, więc jeżeli nie byliście, bądź nie mieliście czasu, żeby ją pooglądać, to ja was zachęcam. Tymczasem, słuchajcie, nie jest późno, bo jest po 18, ale ja już naprawdę dzisiaj nie mam siły przez to poranne wstawanie. Też nie ukrywam, że nie spałam długo, bo poszłam spać bardzo, bardzo późno, ale to jest, słuchajcie, nie problem. Za chwilę Angelika będzie przygotowywała na kolację krewetki. Tak więc jestem bardzo ciekawa, jak wyjdą. Na pewno wam pokażę.
Kochani, zobaczcie, jaka uczta nas tutaj czeka. Przepyszne przekąski. Te orzechy już wypróbowałam. Angelika kilkakrotnie pokazywała na swoim kanale przepis. Orzechy nerkowca, łyżka? Łyżka stołowa oleju kokosowego? To tak, trzeba zobaczyć, bo w zależności od ilości. Aha, ile nasypiemy. Okej, okay, no to tak. To po prostu na oko oleju kokosowego i sól podprażacie. To jest, słuchajcie, bajka. Także... Ale na razie orzechy na samej, na suchej patelni, dopiero po jakimś czasie. Aha, po jakimś czasie. No dobra, ja wam po prostu podlinkuję film, gdzie Angelika je robi, wtedy wszystko zobaczycie. A zaraz wjadą krewetki jeszcze. I podglądamy Angelikę w kuchni, krewetki się smażą. Od razu, kochana, mów, co tutaj robimy. To widzowie no, będą odtwarzać. Moje masełko domowe, czosnkowo-pietruszkowe, oczywiście z solą. No i tutaj mamy krewetki, które wyjęłam właśnie z już zaprawione takie tylko i wyłącznie z czosnkiem. I ostrą przyprawą, zaraz wam pokażę jaką. Lecą wam te przyprawy, bardzo dobra jest. I jak one są zaprawione, to praktycznie na taką suchą patelnię, no tyle oleju, ile z nich wyjdzie, no to wyjdzie. I w trakcie właśnie smażenia jeszcze ich nie solę, dopiero w momencie, kiedy je przełożę, przewrócę na drugą stronę, wtedy dosalam, jeszcze troszeczkę daję chili i to wszystko. Okay. I odrobinką oczywiście soku z cytryny. Okej, okay. No to wiemy. Dobrze. Wszystko wiemy. Pycha. I moi drodzy, mamy gotowe krewetki. Na pewno będą wyśmienite. Pięknie wyglądają. Cieszę się, mam nadzieję, że będą ci, kochanie, smakowały. Na pewno. Także co, życzcie nam, kochanie, smacznego, a jak wy coś jecie, wam również życzymy smacznego. O, właśnie. Dzień dobry, witamy się z wami kolejnego dnia mojego pobytu w Warszawie i dzisiaj zwiedzamy Łazienki Królewskie. Tak. Postanowiłam, że muszę też to koniecznie zobaczyć. Zjadłyśmy przepyszne śniadanko w Nala, to co już widzieliście, było pysznie, nie? Możemy bardzo polecić. Dobre, tak, możemy polecić w 100%. A już też wiecie, bo Arletka nagrywała, które opcje wybrałyśmy, więc... Tak, dokładnie, śniadanie na lato, także był wybór wszystkiego. Nie no, pysznie, naprawdę, można iść śmiało, nie jest to na pewno miejsce przereklamowane. Także dobrze, my się przechadzamy po Łazienkach Królewskich. Oczywiście na pewno tutaj jakieś przebitki powstaną, więc też sobie ze mną, razem z nami pozwiedzacie. I tak, widzimy się potem. Łazienki Królewskie odwiedzone, zaliczone. Tak, teraz gdzie jesteśmy? Teraz jesteśmy na punkcie widokowym, ale kochani, co to jest za miejsce, co to za plac, nie umiem wam powiedzieć. Nie douczyłam się. Ale jest pięknie. Jest pięknie, naprawdę. Wisłę. Tak. Na tym też mi zależało. Mówię, Angelika, jestem w Warszawie, a muszę zobaczyć Wisłę. Tak, miałyśmy pojechać specjalnie na Pragę, żeby chociaż Arletka mogła się przejechać naszym Siekierkowskim. No ale widzicie. Tak, nie musimy. Jesteśmy już też tak zziajane. Zmęczone, tak, wczoraj tak się duszno. Schodziłyśmy, dzisiaj tak. Też nie dajemy sobie na luz. Także zaraz szukamy jakiegoś fajnego miejsca, żeby usiąść i zjeść, wypić coś chłodnego. Dokładnie. Ale jest pięknie. Ja już będę powolutku kończyć tego vloga, bo jutro rano wyjeżdżam, a my jeszcze chcemy spędzić wspólnie czas. Tak, niestety. Wszystko co dobre szybko się kończy. Tak. Ale dokładnie. Mamy, że tak powiem, bardzo dobrą, bo tak powiem, opcję, bo wszystkiego bardzo się cieszę, bo Arletka wszystko nie zwiedziła, więc będzie musiała koniecznie tutaj przyjechać, żeby ponadrabiać te wszystkie, wiecie, miejsca ciekawe, piękne. Ale i tak, słuchajcie, zwiedziłam praktycznie wszystko to, co chciałam, także Angelika... Bardzo się cieszę, kochani. Bardzo tobie dziękuję przede wszystkim za gościnę. Cała przyjemność po mojej stronie. Za oprowadzenie też po Warszawie. Naprawdę, słuchajcie, przewodnik...
na 102, także no jeszcze polecam. Wiem sama po sobie i dobrze, że akurat przyjechałaś, bo dzięki temu teraz wiem, co muszę nadrobić, ale wiecie, jak to jest. Tak, jak mieszkamy w danym miejscu, to tak gdzieś jakby nie chodzimy też za bardzo, nie interesujemy się tym, po prostu idziemy sobie, wiecie, tak na zwykły spacerek, ale jakoś tak nie interesujemy się tą historią, nie interesujemy się do końca miejscem, pomnikami. Tak, pomniki, tak. Warszawa równa się pomniki. Ja też tak jak z Andrzejką rozmawiałam, ja przyjechałam z innego miejsca, w innym miejscu pracuję, w innym miejscu skupiam się, natomiast Andrzejka tutaj pracuje na co dzień, więc siłą rzeczy po pracy mi też by się nie chciało chodzić, zwiedzać, wiesz, tak. Także, ale i tak naprawdę, no moim zdaniem wiesz dużo i nie jeden rodowity warszawiak mógłby się wiele nauczyć, bo to też tak jest, że właśnie jak ludzie są osiedleni w jednym miejscu od zawsze, tak, to dla nich to wszystko jest tak naturalne, nawet nie chcą wiedzieć więcej, bo ich ciekawi wtedy coś innego, dokładnie, prawda? Dokładnie. Także, nie no, było naprawdę przesympatycznie, przemiło, bardzo się cieszę, bo no, duża dawka wiedzy dla mnie. Nie, wiesz. Jeszcze też takie... tak jak właśnie rozmawiałyśmy, że jak gdyby ja przestałam po pewnych, nie wiem, 5-6 latach mieszkania właśnie w Warszawie, przestałam się przyzwyczaić do danych miejsc, dlatego że one tak się zmieniały, że nie wiem, jednego roku, nie wiem, były 2-3 restauracje fajne, super, 2-3 lata minęły i zupełnie jest tam inne miejsce, powiedzmy jakiś, nie wiem, supermarket albo z kino, więc tak naprawdę miejsca bardzo, że tak powiem, szybko migrują, pojawiają się i znikają jak grzyby po deszczu. No ale tak jest, niestety. Aglomeracje duże mają właśnie to do siebie, że no właśnie, że... Nie ma czegoś takiego jak przywiązanie i no właśnie, a u nas jednak no, na wsi i w pobliskich miastach, no przywiązujemy się strasznie i z reguły jak jakieś miejsce jest, no to po prostu jest i nie ma takiego pędu, wiesz, to się aż tak nie zmienia. No niemniej naprawdę fajnie było poznać mi to miasto. 2 dni, ale dużo mi dały. Zobaczyłam, wiesz, tak, schodziłyśmy wiele. Dużo, więc tak. Też się bardzo cieszę, że tak. Przede wszystkim, co jest też jakby zaskakujące, że w Warszawie jest tak dużo zieleni, nie? Tak. Tych tak, parków różnych, naprawdę, parczków malutkich, tak. To jest po prostu i coś niesamowitego. I do parku naprawdę można się poczuć jak na wsi. Tak, to jest taka cisza, urzekł, spokój, tak. To jest po prostu coś bajka. Niesamowitego i nawet byśmy nie powiedziały, że to jest po prostu stolica, nie? Że tak. To jest i centrum, tak, ścisłe centrum. Tak. No, tak. Naprawdę, świetna sprawa, więc jeżeli myślicie, aby się tu wybrać, czy się wybrać, czy z dziećmi, a już tak. Z dziećmi to przede wszystkim, tak. Naprawdę atrakcje, to popłyniecie, co nie dokładnie. Tak. My dzisiaj jak byłyśmy w tych łazienkach, po prostu tam co chwilę jakieś łabędzie, tak, jakieś kaczki, a to wiewiórki, no po prostu koncert co chwilę, na żywo koncert dla dzieci tak, właśnie, to tak. Jest coś, ludzie siedzą, słuchajcie, na trawnikach, po prostu na trawnikach, niektórzy na kocach, no siedzą, jedzą, piją, no to tak. Jest coś niesamowitego, tam jest naprawdę, w każdym miejscu jest co robić, naprawdę. Tak. Ale no. Wiesz, co mi się jeszcze spodobało, że tutaj w ogóle już nikt na nikogo nie patrzy. Tak. Każdy nie idzie ma ocenienia, skupiony, tak. Dokładnie. Tak. Każdy idzie skupiony na sobie, jest taka różnorodność, jest tyle osobowości, tyle naprawdę tak. rozmaite osoby, rozmaite narodowości i naprawdę nikt na nikogo nie patrzy. A jednak w mniejszych miastach, w mniejszych miejscowościach, na wsiach czuć ten wzrok, jeżeli się gdzieś człowiek wyróżnia czymś, prawda? I, tak mi się i też to... wydaje, wiesz co, że to może jakby, nie wiem, stolice uzurpują sobie takie prawa, może ci ludzie, nie wiem, dlatego że w każdych stolicach, w Europie, gdziekolwiek tak. Jesteśmy, to jak gdyby tam jest... Wrocław też jest tak no, podobny pod a tym względem, dokładnie, tak. A... Tam napływa bardzo dużo migrantów. I to już nikogo nie tak, widać, tak. Nie? Kolor skóry, wygląd. To, że nie wiem, ktoś idzie w glanach w taki upał, tak, to, że ktoś tak. Jakieś ma różowe, różo-niebieskie włosy. To niech ma, to coś po prostu, prostu tak. Tak, niech ma. No. Wytatuowani, słuchajcie, wiesz, no wszędzie. Ja, wszędzie, praktycznie wszędzie, na głowie, wszędzie na szyi. I to nikogo nie dziwi, to jest po prostu tak. Coś normalnego, nie? To jest naprawdę każdy świetne. Się zajmuje swoim towarzystwem, swoimi ludźmi. I nie ma czegoś takiego, że... Ale też właśnie a propos czystości, też byłaś tym tak, w ogóle, jestem nie? W szoku, Warszawa jest bardzo czysta, no. Naprawdę bardzo czysta, nie ma o czym mówić. Widać tutaj ogrom pracy, ogrom takiego szacunku do tego miasta. Nie no, przepiękna sprawa, także ja polecam Warszawę na weekend, ale nie tylko, bo tutaj tak. Nawet jakby się było tydzień czy dwa, jest co robić. Jest co robić, tak. Także jest no, mnóstwo miejsc. No tak jak my rozmawiałyśmy, my wybrałyśmy tylko te takie punkty naprawdę znane,
ale jest mnóstwo jeszcze innych miejsc, chociażby zaciszny. Ale nawet też teatry, słuchajcie, też. Kina, które po prostu trzeba odwiedzić. No ale niestety, no nie byłyśmy na polach mokotowskich, nie byłyśmy w różnych galeriach, bo też jakby sobie odpuściłyśmy, bo to jest zbyt krótki czas, żebyśmy, wiecie, my latały po sklepach i tam, chociaż chciałyśmy. Byłyśmy w Louis Vuitton, ale niestety nie dopchałyśmy się. Nie, kolejka była taka, że żal nam nawet było, nie... tak, żal nam było. Chciałyśmy, czasu. Naprawdę chciałyśmy też coś tam dla was zrobić. Ale wiecie, dla mojego portfela ostatecznie chyba to dobrze, bo to zawsze tak jest, nie, na nic się nie zdecyduję, a później o to. No, ale tak. Słuchajcie, jeszcze was, tak, jeszcze was tam zabierzemy, także nic straconego. Także. Tak, tak. No ja się cieszę. Także ja się raz bardzo, bardzo cieszę. Dziękuję, bardzo się cieszę. Tak, pani. I ja bardzo mówię. Dziękuję, że przyjechałaś. No, jakbym mogła, nie. No wiesz. I żałuję, że naprawdę ten czas tak szybciutko nam upłynął. Ale bardzo fajnie nam upłynął. Tak, i to naprawdę zapamiętam. Tak, produktywnie, na nogi schodzone, dokładnie. Poopalane jak, już nie powiem kto. Tak, szachownice jakieś, tak. Ja, słuchajcie, jako ja mam już związane włosy, to znaczy, że naprawdę w Warszawie jest upał, tak. A weekend miał być deszczowy, także... Tak. Z planów pogodowych nic nie wyszło. Zaklinałyśmy pogodę każdego dnia, więc dokładnie. Bardzo się udało. No. Dobrze. Tak, i słuchajcie, jeszcze koniecznie muszę wam powiedzieć, na Angeliki kanale jutro, tuż po moim vlogu, ukaże się też vlog ze mną. Starałyśmy się nagrywać coś innego, żebyście mogli zobaczyć inne miejsca, tak, inne rzeczy, ujęcia, inne ujęcia. Tak, tak. Nie zawsze też byłyśmy razem przed tą kamerą, oczywiście. Żeby każda z nas coś tam do was mogła powiedzieć. I zapraszam was, kanał Angeliki oczywiście będzie na dole. Dobra, coś jeszcze do moich widzów, kochanie? Nie, kochani, ja was naprawdę bardzo, że tak powiem, trzymam w ogóle za was kciuki, żebyście przede wszystkim spełniali swoje marzenia, żebyście ryzykowali, żebyście sięgali po więcej. Nasza chociażby relacja też pokazuje, że, bo my się tak naprawdę, tak, nie znałyśmy. Zobaczcie, jak YouTube tak łączy po prostu ludzi i to jest coś pięknego. Dlatego jeżeli macie takie pragnienie, marzenie, wyjechać gdzieś, poznać kogoś, nie bójcie się, tak. Sięgajcie naprawdę po swoje, odważajcie się, to jest tak piękne. I to, co też obie wczoraj wieczorkiem już sobie siedziałyśmy, tak gadałyśmy, obie stwierdziłyśmy, że życie jest tak krótkie, że naprawdę nie szkoda warto czasu, się żeby tak, bać, bardzo analizować tak, mam warto, ochotę, nie warto, tak. Mam możliwość. Dokładnie, nie ma, dlaczego nie? Ma. Nie? Mhm. Tak, dokładnie. No, także Angelika musiała zakończyć właśnie takim fajnym słowem do nas i fajnie, bo na moim kanale raczej tego brakuje, bo wiesz, ja jestem wuuu, i kończymy. Także ja wam z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, wpadajcie do Angeliki koniecznie, na dole wszystko wam zostawię. Mam nadzieję, że film wam się podobał, no i widzimy się w kolejnym filmie. Do następnego, pa!